Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 3, werset 18, komentarz. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Nie powinniśmy myśleć, że zdanie to jest zwykłym zwrotem grzecznościowym. Nie, to świadome, przemyślane życzenie. W obliczu trudnych okoliczności Tesaloniczanie potrzebowali szczególnego poczucia łaski swego Pana. Tej samej łaski potrzebujemy i my, niezależnie od naszych codziennych okoliczności. W pierwszym liście czytamy: łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Rozdział 5, werset 28 pierwszego listu do Tesaloniczan. Tutaj mały dodatek stanowią słowa z wami wszystkimi. Przez to Paweł podkreśla osobisty aspekt. Nikomu z nas Pan nie odmawia swej łaski. Również nie tym wierzącym, którzy żyją nieporządnie. Nikt z nas nie może obejść się bez tej niezasłużonej przychylności naszego Pana i możemy być pewni, że będzie okazywał nam ją dzień w dzień, aż do tej wspaniałej chwili, w której znajdziemy się u Niego. Będzie to ostatni triumf Jego wielkiej łaski. Jak bardzo ważne jest zatem, abyśmy poszli za wezwaniem apostoła Piotra. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała po całą wieczność. Niech będzie z nami łaska naszego Pana wciąż, za którym podążamy wśród walki, trwóg i burz. Bezpiecznie całkiem można zaufać łasce tej, gdy trwoży nas cokolwiek, pociechę mamy w niej. Na wąskiej ścieżce byłby niepewny każdy krok, jeśli by łaska Pańska nie wiodła naszych nóg. Cóż nam zaszkodzić może, gdy z nami łaska trwa, co nam w wytrwałej wierze zwycięstwo zawsze da.